Witam. Dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak zrobić spamera do Metin 2. Więc najpierw otwieramy Metina, potem Only Debugger. Attach Metin 2. Go to expression. Wpisujemy ten adres. Tu widzimy całą funkcję wysłania wiadomości do czatu. Ma dwa argumenty. Pierwszy argument to jest wiadomość, a drugi to jest typ, czyli czy piszemy na wołaczu ogólnym, gildyjnym i tak dalej. I żeby zobaczyć, jak jest wywoływana, musimy przejść do jednego z tych wywołań. Go to expression. Wpisujemy jeden adres. I tutaj widzimy, jak jest wywoływana. Tutaj jest akurat polecenie quit. Argument drugi jest 0, czyli piszemy na ogólnym. Tutaj zamiast tego może być obojętnie jaka wiadomość lub komenda. Więc kopiujemy to. Copy as a table. No i to już wszystko Solid Debugger. Teraz otwieramy Microsoft Visual Studio. Tworzymy nowy projekt. File, new project. Win32. Metin 2. Spammer. DLL. Finish. DLL main. Tworzymy funkcję do spamowania. Wklejamy to, usuwamy zbędne komentarze, dajmy to w kolor. Dajmy to w ASM. Poprawiamy to, żeby działało. To tyle. Teraz stworzymy wątek do ciągłego spamowania. Tworzymy pętlę nieskończoną.
tutaj wpisujemy, co ile milisekund będzie wysłana nowa wiadomość. Jedną sekundę. Teraz funkcja do wysłania wiadomości. Piszemy na ogólnym. Teraz musimy stworzyć wątek podczas strzyknięcia DLL-ki. To tyle. Ja pierdolę. Co to jest? Kurwa. Co to jest, kurwa? No, w każdym razie to powinno wyglądać tak. Ja niestety mam moje problemy z dyskiem. Jeszcze taka mała poprawka. Musimy to skopiować i wkleić tutaj. Zero X. No i to wszystko. Mamy DLL-kę. To już koniec. Życzę miłego programowania oraz spamowania. Do następnego tutoriala.